Lubinianie rundę zasadniczą zakończyli na drugiej pozycji. Po fazie play-off spadli o jedno miejsce, zdobywając ostatecznie trzecią pozycję na finiszu rozgrywek. Zakończyliśmy ligę na trzecim miejscu. Na szczęście zdobyliśmy medal, bo po pierwszej rundzie play-offu przegranego oczywiście z Wyszkowem niestety troszkę tego zmartwienia było, że nie osiągnęliśmy tego planu, jaki sobie nałożyliśmy przed sezonem, a taki był plan, żeby wygrać tą ligę. No, liga delikatnie nas zweryfikowała, niestety nie udało się zdobyć tego pierwszego miejsca. Na szczęście zdobyliśmy jakikolwiek krążek. To jest trzeci medal w trzecim sezonie Cuprum Mundo Lubin i jakieś na pewno słowa uznania dla naszego zespołu powinny spłynąć, na pewno nie słowa splendoru i jakiegoś super zachwytu, bo tak jak wspomniałem, nie jest to cel, jaki sobie zakładaliśmy, ale na szczęście ten sezon zakończyliśmy lekkim uśmiechem, tym bardziej, że pokonaliśmy bardzo mocny zespół z Będzina, który rundę zasadniczą jeszcze wyżej skończył niż my, na pierwszym miejscu zdominował tą ligę. Obecnie kibice, zawodnicy i władze Cuprum Mundo Lubin czekają na decyzję władz Plus Ligi o możliwości gry miedziowych w najwyższej klasie rozgrywkowej.